Hej, z tej strony Indie Playerka i wracamy do Fae Farm. Jak wiecie, mamy dzisiaj iść na randkę z panem od ślimaków, bo wysłał nam takiego maila. O nie, a gdzie my się mieliśmy z nim spotkać? On nam tam powiedział. Będzie to gdzieś zapisane? W jakimś questach? Trzeba było to jednak zostawić na następny raz. A nie, jest. Mamy iść do Argyla. Okej, czyli po prostu w ten sposób. To idziemy najpierw obowiązki. Argyle musimy wykonać. Podlać rzeczy. Nie możemy tak od razu iść na randkę. Nie wolno. Czy ja już to mogę wyrwać? Nie. Okej. Zwierzątka oczywiście. No. No to... Pogłaskaj go. I poczesz. A nie tak. Gdzie skóra? Tu. Co tu robisz, kura? Dobrze, zobaczmy jeszcze na jabłka nie urosły. Tu jest jakiś biedroneczka. Idziemy do Argyla teraz. Tu sobie siedzi w doku. Od razu załatwimy randkę. No nic, że jest 8 rano. Mogłam jeszcze jajka pozbierać, no trudno. Ciekawe, czy fajnie jest to zrobione. Co ty tu ode mnie chcesz? Co my tu? A, hotti, a my nie mamy na hotti. Dobra, pamiętam już. A, cześć. Zastanawiam się, czy mnie dziś zobaczy. A, mówi nam 10 raz to samo o swojej glinie. Idziemy na randkę. Serduszko. On mi dziękuje, lubi ze mną rozmawiać i myśli, że mam miłą twarz. Dzięki. Proszę bardzo, ludzie zawsze mi mówią, żebym mówił miłe rzeczy, bo ponieważ ludzie to lubią. To dlatego mi to powiedziałeś, a nie dlatego, że myślisz, że mam ładną twarz. Oj, RJ. Nie wiem jak. Nie wiem, coś to randkowanie ci powiem nie idzie. No wiesz, ludzie. Oni zawsze mówią, że jeżeli komuś sprawisz przyjemność, to również tobie będzie miło. Nie jestem przekonany do końca, co to znaczy, ale ludzie widać, że lubią to często powtarzać. Hej, czy mogę z tobą porozmawiać o moich żabach? Jasne, nie krępuj się. Okej, ja lubię najpierw zapytać o pozwolenie, ponieważ ludzie nie zawsze lubią, kiedy mówię o żabach. RJ, ja już, jak już mówiłam, ja ci opowiem o moich kotach. Tam, skąd pochodzę, w jakimś Tremitang, są tylko 4 różne typy żab. A Azoria ma największą różnorodność żab wśród wysp. Dlatego tutaj przybyłem. Jestem... uwielbiam żaby. Ale też jest
tym od robienia garnków, jakimś takim, dlatego ta glina. Sprzedałem 200 talerzy. Pitchers to są widelce? Czy to pitchwork by było? No nie wiem. I kubków. Żeby być tutaj w stanie przyjechać, zaoszczędziłem na ten przyjazd i żeby zobaczyć te wszystkie żaby z bliska. Boże, chłop wszystko dla żab zrobił. Tak, studiowałam, żeby być tym garnkomistrzem. I w ogóle jestem w tym całkiem dobry, ale nie kocham tego tak, jak kocham żaby. Jesteś pełen tajemnic. Jesteś pełen tajemnic, panie garnkmistrzu żab. On kocha, jak one bansują i są w różnych kolorach. On chciałby tylko studiować całe dnie żaby. A o nas coś zapytasz? Co mnie powstrzymuje? To jest dobre pytanie. Myślę, że uznałem, że po prostu potrzebuję prawdziwej też pracy, która da też jakieś korzyści. Muszę wracać. Emily, moja Spring Pepper żaba musi być podrapana po brzuszku. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy. No jakoś nie przekonałeś mnie do siebie tymi słowami. No. Zróbmy Prince Kirina. Zrobił się? Czy ja mogłabym choć raz wiedzieć? O, zrobił się. No ładnie sobie siedzicie, ale co? No podsumujmy tą randkę. O nic nas nie zapytał. Chociaż o cokolwiek mógł. Dał mi komplement, bo ludzie tak każą. No, jakoś poczekajmy na innych kandydatów. Wracajmy. Szczególnego nie powiedział, to samo co zawsze, porozmawiajmy z każdym. Tak. Pogadaliśmy. Siemka. Zobaczmy, co my tam musimy jeszcze nazbierać. Nie ten przycisk. Oj, strasznie dużo. Idziemy zbierać te sand dolary i korale. Na plażę. Porozmawiajmy. Papa. A, z tej strony przyszliśmy. To jeszcze z panem rybakiem pogadamy. Cześć, panie rybaku. Pan mówi, że tu jest tyle rzeczy do robienia, że nigdy nie będę nudna. Chyba już to słyszeliśmy. Oj. Nie chciałam tak. Statek? Mogę tam wejść? Nie. O, jest trochę tych dolarów. Koralów. Albo korali. A, z tym backpackiem to już mnie wykańcza. Ile ja mam pieniędzy? Nie będzie na nowy plecak, nie? Nie będzie. Idziemy sprzedać to, co mam. Troszkę sobie pobiegamy, ale trudno. Dzisiaj w moim prawdziwym świecie jest niedziela, złapmy to.
Mam cały zlew naczyń, bo wczoraj byli u mnie goście. Rodzinka, o cześć. O, pan mi coś nowego mówi, że jest z Hibervert i jest tam zielona tak daleko, aż oko widzi. Jest pięknie, ale bardziej lubię Azorię. Dobra, tu już mówi nam o chmurach, to co zawsze. No, byli goście. I co wam mogę powiedzieć? No i właśnie, mam cały zlew naczyń przez to. Ale było fajnie, pograliśmy w planszówki, w Stelle od Dixita, w Katana, czyli standardową planszóweczkę. Jeżeli wiecie, co to Dixit, to ogólnie Stella to jest taka jakby odnoga i tam wykłada się karty na stół i każdy sobie ma kojarzyć z danym hasłem. Czyli jakby nie narzuca się haseł przez gracza z góry, tylko hasło jest narzucone przez grę i każdy ma wskazać, które karty kojarzą się z tym hasłem. Na przykład wczoraj było lenistwo i każdemu się skojarzył leżący kot. Katan, no to najstandardowsza gra. Chyba każdy, kto zna planszówki, zna też Katana. To jest taka standard gra, od której każdy zaczyna tą swoją przygodę z planszówkami. I jeszcze w trzecią, co my zagraliśmy, w postaw na milion. No i tutaj niestety bez większych sukcesów tam jedne wygrały 25 tysięcy. Ja to nie szło mi. No i co, ja cię złowię, ja już nie mam miejsca. To idziemy po te... na tą drugą plażę, po te sandolary dalej. Nie ma wyjścia. Siemka! Tak trzeba zrobić. Co, nie ma dolarów? Tylko te są? Muszelki? Się dla tego niebieskiego stwora nigdy tego wszystkiego nie nazbieram. O, cześć! Leo! Pani mówi, że mogło usunąć te ciernie, ale cieszę się, że zrobiłam to pierwsza. Powinnam to źle odebrać? Okej. Okay. Tu już wszystko zebrane. Czyli idziemy to sprzedać. Tędy dojdę? Gdzieś tam dojdę. Porozmawiałem z tobą. Tak to ja. Moje czary ostatnio stały się silniejsze. Może to twój wpływ? On tęskni jeszcze ze swoim domem w Krowanii. Jego tato robi najlepsze jedzenie. No takie śródziemnomorskie może te wszystkie. Aha, i tam było, że makaron. No pewnie z jakimiś ośmiornicami. Się zaplątałam. Seafood. Jak to na polski jest seafood? Morskie jedzenie. Owoce morza. O, doszło do mnie. Cześć, panie. Cześć, listonosz. On się cieszy, że może moje listy donosić. Chciałabym, żeby kurierzy i listonosz też się cieszyli, że mogą mi przynieść list, a nie zostawiali awizo. Albo wmawiali mi, że nie ma mnie w domu. Ja nie tu miałam iść, ale tam w sumie mamy ten stand, więc też może być. No, za dużo to się nie zmieściło.
Powiem wam. A ten gdzie tam wchodził w ścianę? To. Tego nie potrzebujemy. Czy coś jeszcze mogę sprzedać? No nie, wszystko by pasowało wsadzić do tego. Dobra, czekaj, gdzie mogłam ten plecak powiększyć? Chyba nie tu. Tu chyba też nie. Nie. Papa, może u ciebie? Nie, no i gdzie to było? Nie u ciebie? O, no u ciebie. Tysiaka potrzebujemy. No to na pewno na to chcę pozbierać. Daj mi jakieś te sadzonki. Nie to. Open. Co ty tu masz? Fertilizery. Nie. Turnipy i te kalafiory. Przecież klikałam tu. Siedemnaście. I tu 18 weźmiemy. Idziemy sadzić. Zbieramy na plecak. Żeby mnie tu cholera nie brała. Turnip. Co on od razu tam takiego... O, kura do mnie przybiegła. Cześć. To twoje piórka były. Halo? Czekajcie, bo mam zaćmienie. Mogłobyś mi to zmienić? Na to? No, chyba na to? I czym się robiło te... Kurwa, idź stąd, bo ja mam zaćmienie. Nie tapką, nie jedynkami? No, to się zmienia automatycznie. Tu się robi. A jak... A, bo widzicie. Głupia ja. Przecież to się budowało, te farmy. I potrzebuję piasku. Aż sobie sama popukałam do głowy, żeby mi mózg odebrało. Nie głaskaj kury. To chcę. Czy jakby się udało, to by jeszcze po piasek gdzieś poszedł. Wiecie, czego ja szukałam? Kopaczki. Motyki. Standardowo w grach. Granie w dwie gry o farmie jednocześnie nie jest za dobre, na to wychodzi. Się może pomieszać srogo. Dawaj, dawaj. Jeszcze bym sobie ten piasek tu dozbierała. Tak, ile nam tam jeszcze tego wszystkiego, bo potrzebujemy jeszcze 10. Na 10 potrzebujemy 10 piasku i... I 5 tego drugiego. To tu spoko, to nawet nazbieraliśmy. Ale nie wiem, czy tu jeszcze jest takie. Jakieś żaby słyszałam.
No to chyba tyle, więc idziemy dalej. Już jest trochę późno, ale dolecimy. Tylko czy mam miejsce? Mam akurat. Szybciej, szybciej, dawaj. Jakiegoś konia by mi mogli dać. Ale nie widziałam tu takich rzeczy. Dobra, i tutaj też glinę dostaję. Dobrze. 4, 5, 6, ok. Na glinę już nie mam miejsca, nie szkodzi. 7, 8, 9. I co? Ok, to wywalimy. Aha. To jednak było na to miejsce, już mam. Mam. To wrócimy, zrobimy i pójdziemy spać. Tuż za rozplanowanie mojego życia na farmie. A ostatnio widziałam jakiś odcinek u kogoś w Stardew Expanded. I jak mi się zachciało w to grać, w ogóle nie wiedziałam, że jest taki mod. Że tam dodaje tyle nowych rzeczy, jakieś te nowych NPC-tów, roślinki, wydarzenia. No co, na jeden mi brakło tej gliny. To już trudno. A tam nie mam? Może mam w tym. Może mi nie bierze, nie liczy tego, ale to by było głupie. Nie, wszystko tu jest. Nie ma gliny. No i tam te różne właśnie eventy i festiwale i wszystko i... No chciałoby się zagrać, ale... Aktualnie dwie gry o farmie to już za dużo, więc... Więc najpierw tą i tamtą. Trzeba pocisnąć. I później sobie najwyżej... Seryjkę Stardew zrobić. Dobra, idziemy spać. Myślę, że już wystarczająco podziałaliśmy. A i tu jest od tej herbatki to. No to nic nie zrobimy, no bo nie ma tego spanka, tej gorącej herbatki. Jack? Czyżby Jack nas zaprosił na randkę? Zaraz zobaczymy. Może tutaj i od... O, ale w taką pogodę na randkę? Nerwowa jakby prośba. Ja wiem, że nie spędzaliśmy za dużo czasu ze sobą wychodząc. Ale zastanawiam się, czy może chciałabyś do mnie dołączyć na spacer przy rzece. Jeśli nie chcesz, to jest spoko, on rozumie. Ale jeśli jednak może chcesz, to przyjdź, znajdź mnie. O kurde. Spodziewaliście się takiego rozchwytywania, bo ja nie. O, fasolka. Sprzedamy fasolkę. Teraz widzę, że jak już wyrosła, to już będzie często rosnąć. Się będą robić te. Idziemy. Damy tu fasolkę. No irytujące to jest, że to tylko tak. Wiecie, co jeszcze zrobimy? Wywalimy te rzeczy do tej. No, jedzenie w sumie też możemy, bo ja tego wszystkiego nie potrzebuję. A zwierzątka muszę iść nakarmić, ale to może. Może mi pozwolą z tym, co mam. Jeszcze to. W sensie chodzi mi o to, że może będę mogła korzystać z magazynu. Cześć, zwierzątka.
Jedno jajeczko. Dwa te. Proszę. O, no, fajnie, że biorą z tego. Poczesz, pogłaszcz Dawidka. No dalej, Dawidek, mi tu. Kasztankę pogłaskaj. No wy dzisiaj nie będziecie mieć słońca, znaczy ogólnie powietrza, bo jest no brzydko. O, ślimaki, łapiemy ślimaki. Tam też możemy, a co? Jakąś rybkę złapmy. No, śmiało. Boże, takie głupie. Garniesz to? O, no super. Dawaj, dawaj, rybo. Dobra, brawo. Jeszcze jedną. Bo zbieramy na plecak. Nie wiem, czy to się opłaca w sumie, jak to tam wszystko cenowo wychodzi. Jeszcze tego nie ogarniam. Chodź tu, rybo. No już może będzie. Nie. Parciucha. W ogóle dzisiaj jakąś niespokojną noc miałam. Najpierw spałam, uśmierciłam dwóch znajomych, którzy w sumie teraz będą brać ślub za chwilę. I w moim śnie uśmierciłam ich na 2 dni przed ślubem. Nie na 2, na 4. Rozbili się z samolotem, który ja widziałam z okna. Tak. Później poszłam spać. Znaczy spać. Obudziłam się i poszłam siku. Wróciłam dalej do spania. Śnił mi się dalej ten sen, tylko dodatkowo jeszcze znów była katastrofa lotnicza i jeszcze kolejną osobę uśmierciłam. O, zimno jej. Nie wiem, jak powinnam sobie z zimnem radzić. No, także dzisiejsza noc to było po prostu uśmiercanie ludzi. Obudziłam się ledwo żywa przez to. O, co to? No i w każdym bądź razie, jak się taka obudziłam, to miałam jeszcze pół godziny, żeby odebrać paczkę z paczkomatu. Zobaczyłam, jaka jest pogoda i sobie przedłużyłam. Bolało. Także kiepsko. No zimno ci jest, no ale co zrobisz? Nie poradzi się na to zimno. Trzeba zobaczyć, ile nam tam tego wszystkiego jeszcze brakuje. To nie zauważyłam. On potrzebuje 10 i 10, tak? A ja mam ile? 8 i 6. A już dostarczyliśmy? Tu 3, tu 2. Więc 100 dolarów już mamy spoko, tylko tych koralów. Koralowców jeszcze nie. No, z kim rozmawiasz? Bjorn, no chyba się źle czujesz. On nigdy nie wyjeżdżał za Zori. Jak będzie miał swój statek, to wszystko zwiedzi.
ale najpierw musi pokonać chorobę morską, którą ma. No to tak, marynarz, jak się patrzy, nie wiem, czy już tego nie czytaliśmy w ogóle. I widzicie, jak mi zimno, to mi szybciej ta energia spada. Zaraz pójdziesz do domu. Czyli dzisiaj idealna pogoda, żeby chodzić po jaskini. No tu jakiś sardynek. Weźmy jeszcze to. Proszę bardzo, proszę pani. Ewa. Hello. Jack mówi, że czekasz na mnie. Najpierw z tą panią. Przynajmniej nie muszę podlewać moich warzyw. Dawaj, idziemy na drugi randkę. On cieszy się, że mnie widzi. Kocha deszczowe dni. Go on date. A co? Jejku, czemu on tak się dar? Więc indie playerka. Tak, przepraszam, nie jestem za dobrym mówcą. Jestem lekko zdenerwowany tym wszystkim. Okej, może mi opowiesz, jakie jest twoje ulubione drzewo? I to jest rozmowa, zapytał najpierw o mnie. Jack, ty jednak, no, kradniesz to serce naszej farmerki. Tak, to jest dobre drzewo. Moje to sugar maple, to takie, co daje jakiś, jak się nazywa to, syrop klonowy? To może te klony jakieś. O właśnie, możesz to jego zagotować, chyba nasionka. Żeby zrobić z tego słodki syrop, który smakuje jak las. Kocham słodkie rzeczy. O, słyszałaś już o tym? To jest pierwszy raz, kiedy wyszedłem z domu i nie byłem pewny, czy Azoria będzie miała te wszystkie rzeczy. Jestem z małego miasta Hibervert, moja rodzina. Była tam logarstwo, coś od drzewa. Od wieków, od generacji. To był szok dla mojej rodziny, że postanowiłem odejść. Odszedłem, ponieważ potrzebowałem zmiany scenerii. Hibervert jest wspaniały, ale myślę, że po prostu z tego wyrosłem. Ten logging nie jest tylko o ścinaniu drzew, wiesz, ale jest też o dbaniu o zarządzaniu lasem. Musimy wiedzieć, które drzewo potrzebuje. Musi jeszcze sobie odpocząć, żeby wyrosnąć silniejsze. Czyli mamy drwala, Jack jest drwalem, okej. To jest duża odpowiedzialność i czasami czuć, że to jest po prostu za dużo. Przepraszam, mówię za dużo, czy nie? Normalnie to są tylko drzewa i ja, więc dlatego tyle mówi. Lubisz, jak mówię? Nie myślałem, że zrobię sobie tu przyjaciół tak szybko. O, muszę wracać. To było naprawdę miłe. Mam nadzieję, że miałeś dobry czas. No miałam. Panie, zapytałeś się o coś mnie. I taki byłeś troszkę jednak dojrzalszy niż pan od żab. Tak myślę przynajmniej, że tutaj widzę więcej zalet. Po prostu. U pana Jacka. Ale jeszcze nie będziemy żadnych decyzji podejmować. Jeszcze. O, już mi się oświadcza. Jeszcze mam chyba tam cztery osoby, które się pewnie później pojawią. O, Glamber. Wystarczy mu dać kłodę i on będzie zadowolony. Idę szukać.
Coś tu mogę? Nie. Ślimaki mogę. Proszę. Te shell nie będę oddawać, bo może się do czegoś przydadzą. Jakieś drzewko by ściął. A mogę w ogóle tu ściąć drzewo? Mogę. A, jestem za słaba. A to? Okej. Okay. To jest ta chyba najsłabsza, tak? Pójdziemy jeszcze do pani, która ulepsza narzędzia i zobaczymy, co ona tam nam zaproponuje. No nie, jest ci przecież zimno. Jack cię rozpalił. Nie przesadzaj. Jack, czekaj, załatwiam ci prezent. Open shop. Copper ingot. A to jest ta. Dobra, wiem. Musimy tą płytkę zrobić. No to lecę. Tylko ciekawe, czy będę miała z czego. Tych ślimaków to dzisiaj jak po deszczu. Silt. Z czego się brało silt? Gdzie ja idę? Tu. Tu chciałam iść. O, copper ingot, proszę. Tam była jedna czy dwie? Nie wiem, zrobię cztery. Skupiałam. Nie mogę, nie? Bo jestem za słaba. Dobra. Może się zrobiło już? Dobra, robi się strasznie długo. Czy ja już tam zapchałam to? Tak. To na razie nie potrzebuję. O, jabłka! Nie są jabłka, to brzoskwinka. Byłam pewna, że jabłka. Nie strolowali. Dobra, jest, idziemy zrobić. Nie no, jeden tam był, prawda? Jeden. Mogę iść. Tak mi się wydaje. Tak bym zakładała, że tam był jeden. Teraz tak, co ja, my chcemy sprzedać ślimaki. Aha, tego miałam nie sprzedawać. I możemy to. I to. Popatrzcie, 130 takie coś przerobione. To nie kupię, można by było tego narobić, jak mam dużo. Upgrade. Jej. Idziemy ścinać. Jack, nie odchodź. Szybko to załatwię. Jeżeli to jest oak. Nie wiem, oak to dąb? Nie pamiętam. Tak. To to. Są deski może? Czyli jakbym to przerobiła na deski? To jeszcze chyba nie mam takich zdolności. Jeszcze tu zetnijmy to. Już zużyjmy tą energię do końca i pójdziemy spać. Nie chcę jeść ryby, bo ja już kończę. Eko, jakie obroty. To też mogłabym już rozwalić?
Dobra. Teraz tak. Co ja tu mogę jeszcze wykraftować? Firewood, barrel. No patrzę, coś, czy to coś nam daje jakąś cozy? Nie bardzo widzę. Płotki na razie nie. I co tu jeszcze? O, Lumber Station, Stone Brick, Copper Ingot. Stone Brick. Dobra, czyli muszę tu coś porobić. Zróbmy jedno takie. Jedno takie. Nie wiem, ile tam tego było, więc poróbmy trochę. Dobra, i to się niech tu robi, a my idziemy spać. I rano to ogarniemy. Myślę, że jeszcze jeden dzionek zrobimy i będziemy kończyć. O, patrzcie, dzisiaj sporo sfarmienia. Tu 207 za te, za owocki. To nie daje dużo ryby. Nawet. I te critersy też całkiem spoko. Dobra, wszystko zbierzmy. Teraz my tu mieliśmy zrobić oto. Ja... Czekajcie, to ma być na tych dwóch? Na tych dwóch. Czy źle położyłam? Nie, no dobrze jest. Nie, źle. Mów. Nie tak. Mów. Czemu tak głupio? O. Dobra, i ja muszę to drzewo ściąć, bo mnie tu denerwuje, bo nic nie widzę. O, jakiś krytyk zadałam chyba. Kto? Dawaj. Aha, aż całe trzy mogę. Może się do czegoś to przyda, niech się robi. Tutaj już wszystko zgarnęłam z tego, tak? Dobra. Idziemy podlewać. Trochę tego jest. Do podlewania. Będzie trzeba sobie ulepszyć tą podlewaczkę. Może coś tam szybciej ogarniemy. I te sardynki by poszedł złapać. Jeszcze może. No wiem, że nie mam wody. Już tej animacji nie potrzebuję. Dobrze. Wszystko podlane. Zwierzątko, nie uciekaj, bo muszę cię pogłaskać. Dobra, poczeszmy cię. Czesz go. Czeszesz, okej. Czy coś na drzewie rośnie? Nie rośnie. Żebym sobie go kiedyś przez przypadek nie ścięła. A to co tu tak przyfrunę? Naprawdę dalej Dawida? To jak zazdrosne zwierzę. Choć zwierzęta podobno nie są zazdrosne, ale... Wiemy, o co chodzi. Dawaj taką motyla.
Jajeczko. Wełna. I lecimy. A, ja tam te deski robię, to mogłam sobie jeszcze po nie wrócić. A Stonebrick niedużo, ale dobra, sprzedamy. Na razie mi niepotrzebna. Na razie tyle. I jedną taką mogę dorzucić. A co? Pójdziemy tam na górę, jakbyśmy Jacka spotkali. Może chciał jednak tom. Deseczkę. O, żabka. Jest tu żabko? O, Spring Pepper to ten, co ją po brzuszku głaszcze. Dobra. Teraz tak, a już nie mamy tego? A bo to dużo trzeba na to zużyć. To nie, tego nie. Dobra, czyli nie zrobimy więcej, ale mamy te. Dobrze. Dobrze nam to wyszło. Was nie łowię, bo ja potrzebuję sardynek. Cóż się, kocie, tam tak przywalasz na górze? Śpi na szafie, jak to on. Zobaczmy, najpierw do Jacka chodźmy. Widzicie go gdzieś? Bo ja nie. Tu jest chyba Jack. No, cześć. O, proszę, dla ciebie. On już jest zainteresowany. Co tam jeszcze mówiłeś do mnie? A, tyle do roboty. Codziennie jest coś nowego do roboty. On mówi, że drzewa mają dużo do powiedzenia. I czy ja tu coś mogę ulepszyć? Mogę. Mówiłam, że ulepszę sobie konewkę. Dobra, mamy konewkę. Fajnie. I teraz idziemy łowić. Łowić, zbierać. Nie pływaj tu. Nie pamiętam, jak te sardynki wyglądały. Chodź, chodź. Cóż za oparta ryba. No chodź. Było tu coś jeszcze? Tu jest. To nie jest sardynka, ale jak już łowię, to już łowię. Chodź, chodź. Dobra. Mamy. Salmona mamy. Ała, ała. To też będzie salmon pewnie, co? Tak wygląda. Ktoś w ogóle to widzi? Nie tak. Dobra, widzi. To łowienie ryb okrutnie długo trwa. Jeszcze dwie sardynki. Dobra, nie będziemy tego drugiego łowić, no bo to był też salmon. Może gdzieś tu? To też salmon. Chodźmy dołem w sumie. Może coś jeszcze się tu porozmawiajmy sobie z tobą. Tak, wiem.
A może ty masz na sprzedaż sardynki? Lepszą wędkę. Na razie nie, bo na razie chcemy ten. O, patrzcie, sardynki chyba. Chyba są sardynki. Kurczę, nie łapie się je tą. Cicho. Tu sardynko. Nie widzi mnie. Sardynko. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. Nie to chciałam. Jak już nie ma, to już wezmę to. Jak już złapałam, to przynajmniej nie będzie przeszkadzać następnych. Dobra, idźmy z tej strony może. No, ale pięknie. Gorzej, jak to nie sardynka. Takie gwiazdeczki było, coś dobrze zrobiłem? Sardynka, jeszcze jedna. Wy nie, wy nie. Tam może na tej drugiej. Bo tu coś była? Czy jesteś sardynką? Nie, jesteś salmonem. Siema. Tak, jest cieplej, no tak, bo lato idzie. Tak, czy może mieć króla, królową? Wiemy, że się tak już pytałaś. Sardynko. To nie są sardynki. Czy to były sardynki? Nie wiem. Idziemy dalej. Tu się w ogóle łowi? Nie widać tu ryb. Popływamy. O! Jest i sardynka. Opłacało się pływanie. Jakieś tropikalne. Ta. No. Tropikalny sadzonka, kurczę, plant. No jak to na polski jest? Planty to te, co sadzimy. Już. Dobra. Jest, mamy to, co chcieliśmy. O, co to za fajna ryba? Mogę tu jakoś stanąć? Ale nie. Wow, wow, wow. Oż ty, kurde. To było nice. Nikt się nie spodziewał, każdy potrzebował. Miło tak zakończymy grę. Jeszcze tylko pójdziemy sprzedać rzeczy, które tam się udało nazbierać. Do spania. Nie będziemy już tu więcej kombinować. Salmony. To. Byście się zastanawiali, po co ja te ryby trzymam, to po to, żeby móc je później tam na parze ugotować, bo tak to rozumiem przynajmniej. Że to nie jest jakiś rodzaj ryby, tylko to jest po prostu ryba na parze. Dobra, to do wyrka. Wszystko zrobiłam, co chciałam, tak. Na razie idziemy spać. Nie będziemy... A! Osiągnięcie dostałam, że zostałam wciągnięta przez ten wir. Dobra, co tu się udało? O, rybki, dosyć, dosyć. No i te... cegły.
Sztabki. Dobrze. To tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Byliśmy aż na dwóch randkach. Trochę nazbieraliśmy, ulepszyliśmy rzeczy. No, myślę, że całkiem sporo. Całkiem, całkiem. Dziękuję Wam bardzo i do następnego. Pa, pa.